Wątki. Zaprasza Maria Gierszewska. Dzień dobry, jesteśmy w audycji Mamy Wątki. Z Państwem jest Maria Gierszewska, a moim gościem jest Daria Panek-Pułkarz, autorka bloga Poznańska Spacerówka. Dzień dobry, witam. Dario, powiedz nam proszę kilka zdań o sobie. Kim jesteś, czym się zajmujesz, oprócz tego, że jesteś poznańską spacerówką? Przede wszystkim jestem mamą. Mamą dwójki dzieci. G ma 5 lat, B ma 3 lata. Na co dzień pracuję również. Jestem aktywna zawodowo, pracuję na etacie. Być może dla niektórych osób może to stanowić pewne zaskoczenie, ale z czegoś trzeba spłacać kredyty. Jestem też żoną JJ-a, który aktywnie wspiera mnie w realizacji naszych wypraw w ramach poznańskiej spacerówki. A, i zapomniałabym dodać, jestem blogerką. No właśnie, to kiedy ty na to znajdujesz czas? Bo praca na etat już sama w sobie jest dość wymagająca. A ty nie dość, że jeździsz na te wycieczki z dziećmi, to jeszcze je opisujesz. To jest istotny element naszej codzienności. Być może dlatego też nie opisałam tego w kategoriach, kiedy wymieniałam takie... Być może jakieś takie zobowiązania, kiedy wspominam o pracy, no to tego obszaru działalności, tej blogowej nie wrzucałam do tej samej przegródki, ponieważ jest to po prostu element naszej codzienności i tak przyznaję, opisywanie tych naszych wypadów zajmuje sporo czasu, sporo uwagi i musiałam to też trochę ukrócić, bo tworzenie postów na stronę było bardzo zajmujące. I bardzo często zdarzało się, że kładłam się spać koło 2 w nocy, gdy wróciłam na etat i musiałam wstać koło 6, no to na sen nie pozostawało zbyt wiele czasu. A sen jest ważny. Tak. Ostatnio mąż mi zwrócił uwagę. Aha, bo zapomniałam dodać, że jeszcze studiuję. No. Dobra, przepraszam, ile godzin twoja doba? No wciąż 24, ale no tak, przyznaję, mąż zwrócił mi ostatnio uwagę, że tego snu musi być jednak trochę więcej. I kończę studia. To była roczna podyplomówka z grafiki projektowej, coś, co zawsze chciałam robić i no zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie. Mam taką nadzieję, że te nowe umiejętności, które nabyłam w ostatnim czasie, będę mogła wykorzystywać na blogu. A wracając do poznańskiej spacerówki, może dla tych, którzy jej jeszcze nie znają, gdybyś mogła w kilku zdaniach powiedzieć, o czym jest ta strona, jaka jest twoja misja, twoje założenia? Opowiadam o tym, dokąd warto wybrać się z dziećmi. Staram się pokazywać, że fakt, że jest się rodzicem, nie jest aż tak dużym ograniczeniem, że tak naprawdę to dzieci mogą, te wyjścia z dziećmi mogą stać się pretekstem do tego, aby aktywnie, ciekawie spędzać czas. I u nas też tak było w tym ostatnim okresie, który był bardzo na przykład trudny, właśnie związany z koronawirusem, z lockdownem. No to te właśnie nasze wspólne wyjścia do lasu były no, bardzo inspirujące i mam nadzieję, zresztą takie otrzymywałam sygnał nie tylko dla nas, jako rodziców, ale też dla innych osób z Poznania. Ile lat ma poznańska spacerówka? 2 lata. Poznańska spacerówka powstała w 2018 roku. I wszystko zaczęło się od tego, że poznałam jedną dziewczynę, drugą już znałam wcześniej, była to żona mojego kolegi z liceum. I spotykałyśmy się w Sweet Surrender, w takiej kawiarni na Jeżycach. I miały to być takie spotkania dla mam z niemowlętami, nauka języka migowego. Tak to miało wyglądać teoretycznie na początku. Oczywiście w praktyce wyglądało to tak, że dzieci były na dywanie, my piłyśmy kawę. Miałyśmy rozmawiać po angielsku, ale tak dosyć łatwo, płynnie schodziło to na inne tematy. No i te dwie koleżanki, pierwsza to Agata, która właśnie założyła niedługo później taką stronę Gruszka czy Pietruszka i uczy rozszerzania diety niemowląt. Brzoza, Paulina Tarachowicz, miała już wtedy swój blog Billy Kid, ale on był w takiej bardzo wstępnej fazie. I tak obserwowałam dziewczyny, rozmawiałam z nimi, mówiłam sobie, ja też bym chciała coś zrobić, zawsze czułam, że mam w sobie pokłady jakiejś takiej kreatywności. Ale no nie mogłam niczego takiego znaleźć dla siebie i dopiero przy drugiej ciąży, kiedy pojawiła się Bi na świecie i właśnie wypłynął taki sygnał od Pauliny: Daria, ty piszesz bardzo fajne teksty, robisz super zdjęcia, bardzo dużo wychodzicie, ty musisz mieć bloga. No i 2 tygodnie teksty pierwsze powstały. Okazało się, że mam wokół siebie bardzo wiele osób, które są chętne i mogą mi pomóc właśnie w kwestiach technicznych, na przykład mój brat, bratowa i też kolega, który pomógł mi stworzyć logotyp, więc bardzo szybko to potem poszło. A co ci dodaje? W jaki sposób daje ci to satysfakcję? Co jest najfajniejsze w tym blogowaniu poznańskim?
To znaczy przede wszystkim jest to impuls do tego, żeby spędzać czas razem z rodziną w fajny sposób, żeby wyjść znowu do lasu, gdy się nie chce czasem, albo na kolejne zajęcia, chociaż wiadomo, znowu zaznaczę, że teraz z tymi zajęciami, z tymi wyjściami jest troszkę trudniej. Ale to aktywne spędzanie czasu, ja zauważyłam, że jeżeli jesteśmy w domu, nie, przyznaję, nie jestem typem mamy, która potrafi w łatwy sposób organizować czas dzieciom w domu, wymyślać kreatywne zabawy, to znaczy staram się to robić, moja kuchnia czasem wygląda jak prawdziwe pobojowisko. I wyznaję taką zasadę, że jeżeli sprzątanie trwa przynajmniej tyle, ile trwała zabawa, no to już i tak jest nieźle. Byle nie dłużej. Byle nie dłużej, chociaż no zdarzało się też, tak? Ale znacznie łatwiej przychodzi mi organizowanie nam wspólne czasu na zewnątrz, tym bardziej, że często jest tak, że w ogóle nie trzeba go organizować. Po prostu idziemy i to idzie samo. To po prostu jesteśmy razem, spędzamy razem czas, dzieje się magia. My najlepiej funkcjonujemy w lesie. Wiesz co, mam podobne doświadczenia, nawet powiedziałabym dalej. Moje dzieci lepiej funkcjonują poza domem, bo w domu od razu są jakieś afery, od razu coś nie gra, a to zewnętrze, nawet niekoniecznie las, ale zwykły park, to tak jak mówisz, dzieje się magia. Dzieci nie ma. Ja obserwuję taką autorkę, Anię Komorowską, która tworzy taką grupę, nie plac zabaw, tworzy w ogóle place zabaw, naturalne place zabaw. I ona na przykład, pamiętam, że kiedyś opowiadała o tym, że w naturze dzieci funkcjonują tyle lepiej, że na przykład te relacje w ogóle społeczne się lepiej kształtują. Na przykład na takim zwykłym placu zabaw łatwiej o rywalizację wśród dzieci. Natomiast kiedy dzieci działają na łonie natury, dużo częściej jest tak, że one ze sobą współpracują. I ja kiedy obserwuję moje dzieci, to mam takie obserwacje, że wtedy G łatwiej bawi się z B, dostrzega ją. Mają jakieś swoje tematy, budują tamy, zbierają jakieś patyki. To bardzo dobrze wpływa na ich relacje. Wracając jeszcze do twojego bloga, opisujesz tam wasze wycieczki, opisujesz też miejsca poznańskie i tworzysz tak zwane plany tygodniowe, rozkład zajęć. Plany zajęć. Gdybyś mogła to troszeczkę przybliżyć. Jasne. Na początku, jeżeli chodzi o samą nazwę, to na początku mój tata na przykład sugerował, że plan zajęć sugeruje, że to jest absolutnie lista wydarzeń, w których we wszystkich trzeba wziąć udział. Nie da rady. Po pierwsze, technicznie jest to niemożliwe, a po drugie, jest to taka uporządkowana lista wydarzeń, w których można wziąć udział. Pojawia się właściwie w każdy weekend lub na początku tygodnia, w poniedziałki, i w sposób uporządkowany prezentuje wydarzenia kierowane do rodziny, ale nie tylko, takie, które mogłyby zainteresować rodziny. I tych wydarzeń jest naprawdę sporo. Staram się, aby ta oferta była różnorodna. Zresztą organizatorzy przykładają do tego dużą uwagę. I są to różne wydarzenia. Jest to oferta warsztatowni, oferta teatrów, ale również są to jakieś ciekawe wydarzenia odbywające się w plenerze, pikniki rodzinne, jakieś pokazy, na przykład ostatnio Czerwonych Alc, taki pierwszy przykład z brzegu, który mi przychodzi do głowy. Ale jest, ja przyznaję, czuję takie, mam takie poczucie misji, jeżeli chodzi o ten plan zajęć, bo u mnie bardziej liczą się te wydarzenia, które są bezpłatne, które albo są bezpłatne tak po prostu, albo mają dofinansowanie z miasta. Te inicjatywy są bardzo często takie wartościowe, niszowe. I cieszę się, że ja również mogę je wspierać. Tak samo chodzi mi o takie wydarzenia, które organizują często młode mamy z potrzeby serca i cieszę się, że mogę je wspierać. Albo są to też tak, bo to są często też takie biznesy mam. Nie tworzy na przykład, powstaje jakiś nowy klubik, klubik malucha i nie, ta osoba nie ma pieniędzy na starcie, żeby się jakoś specjalnie promować, więc cieszę się, że Poznańska Spacerówka jest taką przestrzenią, w której te biznesy, te inicjatywy mogę wspierać. Czy to ci zajmuje dużo czasu? Tak. Taki plan tygodniowy? A propos tego czasu, którego nie masz? To znaczy tak, jeżeli chodzi o plan zajęć, to zazwyczaj to jest tak, jeden wieczór, na pewno cały, wycięty, powiedzmy od 9 wieczorem do północy albo do pierwszej. I potem w trakcie tygodnia dodaję kolejne wydarzenia, kiedy widzę, że jeżeli mi się gdzieś tam pojawią na orbicie, no to rzucam je również. W przeszłości było tak, że to były dwa takie murowane wieczory, ale no, z przyczyn czasowych
organizacyjnych. Musiałam to trochę zredukować, tym bardziej, że w ostatnim czasie byłam pochłonięta takim dużym projektem. Okazało się, że on był duży. Na początku zakładałam, że tak nie będzie oczywiście. Z Konradem Pierzchalskim prowadziliśmy live'y o bezpiecznych wypadach do lasu. Ten cykl Las 2-3 odbywał się w każdy czwartek. Rozmowa na żywo oczywiście. Ambitny plan zakładał, że będę robić z tego w ogóle podcasty i będę robić transkrypcje. Nie, doba nie trwa. Tak długo nie udało się. Nie udało się. A oprócz bloga, na którym jest ten rozkład jazdy, masz też grupę na Facebooku, prawda? Oczywiście. W której można znaleźć takie inicjatywy. Tak. W którymś momencie zauważyłam, że jest wiele wydarzeń bezpłatnych, bo ta grupa skupia się właśnie na promowaniu takich wydarzeń. Grupa nazywa się Bezpłatne Atrakcje dla Dzieci w Poznaniu. I w którymś momencie zorientowałam się, że jeżeli wrzucam te wydarzenia bezpłatne w weekend poprzedzający dany tydzień, no to niejednokrotnie moi czytelnicy nie byli w stanie na te wydarzenia się zapisać. Jeżeli były szczególnie atrakcyjne, no to miejsc po prostu na już kilka dni nie było. I pojawił się też kiedyś taki sygnał, że byłoby fajnie, gdyby w samym planie zajęć były te wydarzenia w jakiś sposób wyróżnione, te bezpłatne, żeby może stworzyć jakiś filtr. Niestety z przyczyn technicznych nie byłoby to proste do zrobienia, wymagałoby znowu to kolejnych nakładów czasu. Być może kiedyś to zrobię, ale póki co takim wyjściem jest właśnie ta grupa z bezpłatnymi atrakcjami i tutaj też bardzo mnie to cieszy, że jestem w stanie dotrzeć do rodziców, którzy może niekoniecznie dysponują takim dużym budżetem i chcę po prostu usuwać wszelkie możliwe przeszkody, które mogłyby sprawić, że ktoś nie będzie spędzał, jeżeli będzie miał na to oczywiście ochotę, nie będzie spędzał w ciekawy sposób czasu z dziećmi. Czy otrzymujesz pozytywny feedback? Tak, zdecydowanie tak. Bardzo często się tak zdarza, że dostaję wiadomości. Jedna, kojarzę taką szczególnie jedną, w której jedna z mam napisała, że dzięki mnie jest w ogóle lepszym właśnie człowiekiem, lepszą mamą, lepszą taką, no wersją siebie, chociaż nie lubię tego określenia, ale... Ale generalnie świetna wiadomość. No, dlatego ją pamiętam, tak. To jest największe dla mnie źródło motywacji, zawsze to powtarzam. Kiedy dostaję taką wiadomość, no nie ukrywajmy, jest to duże obciążenie, czasem jest tak, że już mi się nie chce i naprawdę wyrzuciłabym telefon przez okno, bo tak. Tak samo komputer, ale no jednak taka wiadomość później sprawia, że mówisz sobie tak. A jak ktoś ci daje znać, że skorzystał z twojego polecenia, że pojechał w to miejsce, do tego lasu, to też jest fajne? Tak, zdecydowanie. To bardzo często się zdarza, że po prostu jest ktoś oznacza swoją wycieczkę, na przykład na Instagramie. No i wtedy wiem, że wybrał się w dane miejsce. Jest jeszcze też jedna mama, która bardzo często daje znać, że podróżuje, pokonuje te same ścieżki. Zresztą z Konradem, tym ratownikiem medycznym, z którym realizowałam live'y, no to te nasze ścieżki też skrzyżowały się dlatego, że jego żona po prostu śledziła moją stronę, chodzili na te spacery i w którymś momencie Konrad powiedział, no w ogóle. Tutaj macie apteczkę, musicie być bezpieczni. Oczywiście tak daję ją wam tak po prostu, żebyście byli bezpieczni. Nie, Konrad. Dajemy, robimy jakiś temat razem. Czyli też jakby takie edukacyjne aspekty, nie tylko przedstawiasz te wydarzenia, ale też uczysz mądrego korzystania. Oprócz tych wydarzeń odwiedzasz też miejscówki przyjazne dzieciom i place zabaw. Tak słynny jest twój katalog placów zabaw w Poznaniu. Bardzo mnie cieszy. Wiem, że wymaga aktualizacji znowu. Dotarły do mnie takie sygnały. Bo to też się zmienia. Tak, zdecydowanie tak. Zresztą moje podejście też się zmieniło, bo początkowo było tak, że nie miałam pojęcia o tym trendzie właśnie silnym z dzikimi dziećmi, z naturalnymi placami zabaw. I w ogóle nie zwracałam uwagi na ten aspekt, że place zabaw powinny mieć sporo elementów naturalnych. Te place zabaw, które pojawiły się w zestawieniu, oczywiście nadal uważam za bardzo atrakcyjne, ale lista wciąż wymaga aktualizacji. To jest tak, że z czasem docierają do mnie sygnały, że na przykład dany obiekt już nie wygląda tak, jak opisywałam, albo że na przykład z czystością nie jest tam tak, jak pisałam. Więc to takie sygnały oczywiście przyjmuję i staram się na bieżąco wpisywać je do mojego zestawienia. Podobnie jak do zestawienia, które stworzyłam a propos tras takich wycieczkowych, alternatywnych, w których raczej nikogo nie spotkamy, takich leśnych, dzikich.
No to tam też, jeżeli pojawiały się sygnały, że trasa jest niekoniecznie przejezdna, gdy ktoś ma gondolę, wózek gondolę, no to, no to oczywiście takie uwagi również staram się na bieżąco wprowadzać. I tak samo z miejscami na mieście przejezdnymi dzieciom, bo to też się bardzo, wręcz bardzo żywiołowo czasem zmienia, bo te lokale pojawiają się i znikają. Na mojej stronie również można znaleźć takie zestawienie i przyznaję, że wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ta lista dynamicznie się zmienia. To znaczy, jak szybko pojawiają się takie właśnie często biznesy, niejednokrotnie, właśnie z potrzeby serca, z potrzeby tego, aby stworzyć taką przyjazną przestrzeń też dla innych mam, żeby się odnalazły właśnie w tym, dla wielu z nas trudnym okresie, takim, kiedy trzeba się przestawić i kiedy pojawiają się jakieś takie ograniczenia, o których nie miało się wcześniej pojęcia, więc kiedy po publikacji tego zestawienia i po kilku miesiącach, kiedy stwierdziłam, że wymaga aktualizacji, to byłam zaskoczona, jak wiele takich miejsc zniknęło z mapy Poznania. I myślę, że teraz w obecnej sytuacji znowu ta lista wymaga poważnej aktualizacji. I to w sumie też jest dość smutne, że jest dość trudno, przynajmniej w mojej ocenie, o miejsca przyjazne dzieciom, całym rodzinom, że po prostu można wyjść gdzieś z dzieckiem. Bez obaw o bariery architektoniczne, o to, jak dziecko będzie odebrane, czy będzie je czym tam zająć. No, przyznaję, że za pierwszym razem, kiedy stworzyłam to zestawienie i chyba później po pierwszej aktualizacji, czyli przy tym takim drugim rzucie, no to miałam wrażenie, że tych miejsc jest cały czas coraz więcej, że rodzice mogą czuć się swobodni, coraz częściej wychodzić i potem pojawiła się miał miejsce ten taki istotny incydent głośny w Polsce, z tym lokalem, nie będę wymawiać nazwy, tak, ale promować. Wiem, gdzie on jest i jest niedaleko mnie i bardzo dobrze wiem, o czym mówisz. Chyba jesteśmy sąsiadkami w takim razie, Łazarz? Tak, mieszkam na Łazarzu i też już tam nie chodzę. Okej, więc muszę przyznać, że po tej sytuacji, chociaż może przybliżmy tym, którzy nie wiedzą, że jasne. Jakby restauracja w mojej ocenie oburzyła się o to, że dzieci są dziećmi, to znaczy trochę niechlujnie zjadły posiłek. Mówimy o małych, kilkuletnich dzieciach, które były w tej restauracji z ojcem, co warto podkreślić. Więc no. To znaczy, z jednej strony staram się tak patrzeć na ten temat bardzo tak możliwie szeroko, że oczywiście jestem w stanie zrozumieć jakieś racje, no bo oczywiście nie można niszczyć czyjejś własności, to jest oczywista rzecz, wiadomo. No ale też ten lokal po prostu zwyczajnie nie był przystosowany do odwiedzin z dziećmi. Tam były takie, pamiętam, krzesła pokryte jasnym materiałem. Lepiej w lokalach, jak powiedzmy na przykład krzesła. Ale to każdy gość może pobrudzić takie krzesło. I tak wydaje mi się, że w branży gastronomicznej generalnie pewne straty materialne są wliczone. No jakby nie było, mnie przede wszystkim uderzył w tym wszystkim ten ton, w jakim poinformowano o tym, że ci najmłodsi goście nie są mile widziani i to był właściwie początek, bo później jak spotkałam się właśnie z komentarzami o bąbelkach i tak dalej, no to przyznaję, że trochę mnie zmroziło i kolejne wizyty w lokalach nie były już dla mnie tak przyjemne. W sensie już byłam dużo bardziej wyczulona i nie jestem pewna, czy to jest właściwy kierunek obu. Także rodzice są zestresowani faktem, że mają dzieci i chcą z nimi wyjść. Tak, to znaczy zawsze byłam wyczulona oczywiście, żeby innym ludziom nie przeszkadzać, ale wydawało mi się, że istnieje jednak jakaś doza tolerancji, zrozumienia dlatego właśnie, że dzieci są dziećmi i no... Takiej, wiesz, po prostu otwartości i życzliwości na tak, drugiego zwykłej. Człowieka. Tak, tak. O coś takiego chodzi. No a potem właśnie, no trochę mnie to przyznaje, zmroziło i trochę przyhamowało mój entuzjazm, jeżeli chodzi o wejścia do lokali. Dokładnie, ale tak jak mówimy, z drugiej strony mało jest takich naprawdę przejazdek, na przykład z jakimś profesjonalnym kącikiem dziecięcym, czymś takim, więc tym bardziej trudno jest i to jest takie błędne koło. Bo jak nie będziemy z tymi dziećmi wychodzić, to one też się nie nauczą. Oczywiście. I to też jest właśnie kwestia tego, że jeżeli restaurator wychodzi jednak z jakąś inicjatywą i tworzy przyjazną dla nich przestrzeń, to jest układ win-win dla wszystkich. I rodzice częściej będą wychodzić, no bo też umówmy się, rodzina mimo wszystko jest dobrym klientem, tak? Bo to jednak zawsze trzeba zamówić dodatkowe jedzenie. I lody. I lody, tak? A tego posiłku oczywiście ostatecznie dzieci nie zjedzą, ale trzeba zamówić osobne porcje dodatkowe, więc... Jeżeli stwarza się przestrzeń, jeżeli jest ten kącik dla dzieci, no to ten posiłek przebiegnie w zdrowej atmosferze. Tylko o ten kącik też trzeba dbać. To też warto zaznaczyć. Musi być czysty, kredki muszą być naostrzone. Tak. To nie jest tak, że go się stworzy raz i już. Tak, trzeba sprzątać. Zabawki powinny być całe. Mój syn jest zawsze bardzo niepocieszony, jak są auta bez kółek.
a to jest częste. No niestety tak. Mhm. Ale z drugiej strony na przykład mam rodzinę w Niemczech, w Hamburgu i rodzina pokazywała mi taki przewodnik z atrakcjami dla rodzin w Hamburgu i tam na przykład lokali z udogodnieniami dla rodzin z dziećmi właściwie nie ma. Na przykład też z tego, co wiem, w Hiszpanii to takich miejsc z kącikami dla dzieci nie ma w ogóle. To, że u nas sytuacja wygląda tak, jak wygląda, no to oczywiście to nie jest szczyt marzeń, ale też nie jest źle. Uh-huh. Choćby gdzieś... nie mamy na co narzekać. Zawsze może być lepiej. Okay. Dobra, myślę, że do dalszego ciągu wrócimy po przerwie. Mamy wątki. Witamy po przerwie. Jesteśmy w audycji Mamy Wątki. Przy mikrofonie Maria Kierszewska, a moim gościem jest Daria Panek-Pułkarz, która prowadzi blog, stronę Spacerówka Poznańska o tym, jak spędzać czas z dziećmi. Ja bym tak odpisała twoją działalność, że to jest promowanie takiego wartościowego, rodzinnego czasu. Czy się z tym zgodzisz? Tak, jak najbardziej. Czy to jest twoja misja właśnie? Czy coś jeszcze? To znaczy... Nie, wydaje mi się, że w tym określeniu wiele się mieści, no bo to chodzi o to, żeby, to znaczy tak, jeżeli spędzamy czas ciekawie z dziećmi, no to jest to dobre dla wszystkich domowników i w takich chwilach i mama się realizuje, i tata może też chwilę znaleźć dla siebie tak naprawdę taką przestrzeń, bo jeżeli jest to na przykład wycieczka rowerowa, czy tak jak na przykład kilka dni temu wyjechaliśmy bezpośrednio po pracy nad jezioro, i dzieci, pogoda nie zachęcała do kąpieli absolutnie, byliśmy jedynymi osobami na plaży i dzieci, tak czy siak oczywiście miały moczyć tylko nóżki, ale wiadomo jak to się kończy, na szczęście zawsze mamy rzeczy na przebrania, przynajmniej staramy się je zawsze mieć, no to była to taka chwila, kiedy dzieci spędzały sobie czas po swojemu, a my z mężem mogliśmy posiedzieć, porozmawiać w spokoju, poobserwować ich i to jest wartościowy czas nie tylko w takim sensie, że spędzamy go nie wiadomo jak aktywnie, ale też dobrze działa na przykład dla pojedynczych komórek, dla mnie, dla męża, dla nas jako małżeństwa, kiedy możemy na przykład po prostu odpocząć w jakimś sensie. Właśnie, bo dużą część poznańskiej spacerówki zajmują wyprawy w przyrodę. Tutaj mówiłyśmy o restauracjach, o wyjściach w mieście, ale myślę, że ważną, jeśli nie najważniejszą częścią jest dla ciebie przyroda, kontakt z naturą. Tak, nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo jest to istotny aspekt mojego życia, ale kiedy w którymś momencie tak zaczęłam się nad tym zastanawiać, no to się działo we mnie od bardzo dawna, bo ja już gdy byłam dzieckiem, mieszkałam na Głuszynie i mieszkałam w bloku, tak czy siak, ale w pobliżu naszego bloku rośnie las, niedaleko płynie Głuszynka i od najmłodszych lat było tak, żeby bawiliśmy się w lesie, chodziliśmy na tą Głuszynkę na pikniki. I potem, gdy byłam trochę starsza, no to nie wiem, mój pierwszy związek polegał na tym, że po prostu chodziłam z chłopakiem bardzo często na spacery, właśnie po okolicach właśnie Głuszyny. To była taka potrzeba, która chyba była we mnie od zawsze. Tata się ze mnie śmiał na przykład też, bo ja miałam takie pomysły, żeby płynąć pontonem przez góry po Głuszynce. A potem na przykład wiele lat temu, chyba z 10 lat temu, kiedy już byłam z moim mężem, byliśmy jeszcze taką parą wczesną, no to już wtedy na przykład powstał taki, zrobiłam kilka zdjęć na jakichś tam naszych różnych spacerach, wyprawach, bo Jędrzej też bardzo lubi spędzać w ten sposób czas. I cykl tych zdjęć gdzieś tam w albumie zatytułowałam Spacerownik. I to... Taki początek poznańskiej tak, spacerówki. Tak, a to było, nie wiem, myślę, że z dobre 10 lat temu, więc taka potrzeba wychodzenia była we mnie zawsze. Oczywiście, no mówię, później gdzieś tam była praca, potrzeba mieszkania w mieście, ponieważ w kierunku kultury zawsze też mnie ciągnęło. Kiedy mieszkałam właśnie na Głuszynie, no to z kolei też tak było zawsze, że bardzo ciągnęło mnie do miasta, do tego życia kulturalnego. Bardzo ubolewałam nad tym, że na przykład nie mogę brać udziału w jakichś warsztatach albo iść na jakiś spektakl, no bo jednak zawsze pod ten Poznań, powiedzmy, trzeba było wrócić. Więc kiedy potem podrosłam i mogłam sama zadecydować, gdzie chcę mieszkać, no to jednak zdecydowałam się na życie w mieście. No ale wtedy na przykład też wybierając Łazarz nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jeżeli chodzi o jakość powietrza na przykład, to nie jest najlepsza lokalizacja. Ale blisko jest do Parku Wilsona, który uwielbiamy z Jędrzejem. Nasza cel drugiej randki, więc...
A powiedz, co na to wasze dzieci? Bo już gdzieś tam wcześniej pojawił się ten wątek dzieci w przyrodzie, dzikich dzieci. Jak one to odbierają i jak w ogóle oceniasz ogólnie dla wszystkich dzieci ten kontakt z naturą? To znaczy, nie bardzo często, jeżeli chodzi o... Bardzo często, kiedy mówi się o tym, co dzieci mogą zyskać poprzez kontakt z naturą, zresztą nie tylko dzieci, dorośli także, no to mówi się o tym, że chodząc do lasu odpoczywamy, że kontakt z naturą redukuje stres, że wzmacnia się nasz układ odpornościowy, że na przykład u dzieci zwiększają się ich umiejętności, te zdolności motoryczne, że są mniej podatne dzięki temu na urazy, przez to, że właśnie tak potrafią lepiej ocenić ryzyko, ćwiczą, chodzą po nierównych powierzchniach, takich nieoczywistych. I mówi się też o tym, że rozwija się abstrakcyjne myślenie, że są dzieci bardziej kreatywne i oczywiście ja mogę czynić pewne obserwacje i tkwi oczywiście we mnie wiara w to, że to wszystko się u moich dzieci dzieje i w nas, ale no docierają do mnie takie sygnały. Ja na przykład kiedy obserwuję mojego syna, no to bardzo na przykład cieszy mnie to, że jest taki, że się tak nie boi, nie krępuje się, że jest taki zaradny na przykład. Wydaje mi się, że właśnie te pobyty, wyjścia do lasu wzmocniły jego samoocenę, jego takie przekonania o tym, że da radę i bardzo często tak jest ostatnio, na przykład mąż był z nim gdzieś tam i na przykład też, no często jest tak, że mówimy, jak on pyta, długo jeszcze, daleko jeszcze, mówimy, to idź spytaj. I on po prostu idzie i pyta i się dowiaduje i wywołuje to bardzo często właśnie uśmiechu ludzi, bo on... No, też na przykład jakiś czas temu byliśmy w takiej agroturystyce, syn bardzo chciał siedzieć w traktorze czy coś, aha, później chciał obejrzeć maszyny rolnicze i też już była późna pora i ja mówię, nie, no wiesz, może niekoniecznie, będziemy tutaj tego właściciela agroturystyki już kłopotać i tak dalej, on tam właśnie przechodził, a mój syn po prostu poszedł bezpośrednio do niego i zapytał, panie Piotrze, czy mogę? I się okazało, że może. Tak, a mi było tak głupio, nie chciałam robić problemu. No, także. A gdybyś mogła doradzić takim rodzinom, które nie mają jeszcze tego zwyczaju robienia wycieczek, jak zacząć? Bo to się czasami wydaje takie trochę straszne, że jak to z małymi dziećmi do lasu, jak to zrobić? To znaczy przede wszystkim nie ma co zakładać, że będziecie robić jakieś ultra trasy i w ogóle nie ma co sobie wyznaczać jakichś specjalnych celów, że tu musimy dojść i w ogóle... Bo to dzieci narzucą tempo i nie ma co ich męczyć i oczywiście no, można mówić o tym, że należy kształtować jakoś charakter, żeby się dzieci nie poddawały, żeby nie spoczywał na laurach, ale na samym początku bardziej chodzi o to, żeby mieć z tego jakiś fun i żeby miały ten fun zarówno dzieci, jak i rodzice, żeby się nie frustrować. I ja też na początku było, u nas też było na początku tak, że właśnie bardziej skupiałam się na tej trasie, na tym jakimś okręgu, tej trasie, którą sobie wymyśliliśmy, którą mamy pokonać. Natomiast życie potem bardzo często szybko weryfikowało nasze plany i kiedy pojawiała się jakaś rzeczka, strumyk, jakaś kupa piachu, no to nagle okazywało się, że tutaj jest teraz przystanek i musimy się zatrzymać. I naprawdę wtedy warto podążyć za dziećmi i rzeczywiście się zatrzymać. Jeżeli chodzi o przygotowania do takich wyjść, no to bardzo dużą motywacją zawsze, to powtarzam, są pikniki. Mhm. I mój syn bardzo szybko zrozumiał na przykład w ogóle koncept pikniku, więc kiedy jesteśmy gdzieś w lesie, to wypatruję miejsc, w których będzie mógł zjeść coś ciekawego. No ja przyznaję, mogłabym być lepiej przygotowana, jeżeli chodzi o zdrową żywność i tak dalej. Jest to obszar, który wymaga podrasowania, jeżeli o mnie chodzi. U nas mąż gotuje głównie, tak w ogóle. Super. Był kucharzem. O, no to jak ma zdolności, to tym bardziej warto je wykorzystać. Tak, tak, ale no tutaj mogłabym spodziewać jednak trochę więcej. Więc pikniki są olbrzymią motywacją, a jeżeli chodzi o same przygotowania, no to dobrze, gdy plecak na przykład wisi w korytarzu, taki prawie gotowy, przygotowany, gdy jest w nim stale apteczka, bo taką wypadową apteczkę z podstawowymi rzeczami warto mieć właśnie w tym... Co warto, żeby było w takiej apteczce? To znaczy tak, Konrad, ratownik, mój kolega, zawsze powtarzał, że podstawą jest znajomość w ogóle apteczki, żeby to nie był jakiś przypadkowy zbiór i że wszystko tak wrzucamy i w sumie zaglądamy tam, gdy coś się dzieje, no bo wtedy pokona nas panika i będzie to wszystko trwało dłużej niż powinno być. Więc w środku na pewno powinny być środki opatrunkowe w dosyć dużej ilości. Konrad wspominał też o huście trójkątnej, z której można bardzo wiele rzeczy zrobić.
Warto mieć na przykład kleszczołapki albo pęsetę, coś do wyciągania tych kleszczy, bo tak, łapaliśmy kleszczą, przedając pytania, bo te pytania też się często pojawiały od innych rodziców. Warto mieć też środek jakiś do odkażania na bazie oktanidyny, najlepiej taki, który nie będzie podrażniać, czyli właśnie nie spirytus, nie woda utleniona, bo one bezpośrednio na rany nie są najlepsze. Warto mieć gwizdek na przykład do wzywania pomocy w lesie. O tym bym nie pomyślała. Warto mieć przy sobie, to akurat już, bo tak pomyślałam od razu o latarce, ale bo tam Konrad miał takie coś do generowania światła. Zabrakło mi słów teraz. Ale w sumie latarkę to też fajnie dla dzieci mieć, jeśli chodzi o takie wyposażenie dziecięcego plecaka, tak mi się wydaje. W apteczce myślę, że warto mieć jeszcze fenistil na przykład w przypadku ugryzienia. Na przykład my mamy jeszcze takie plastry w przypadku poparzeń. Takie żelowe? Tak. Chociaż akurat tutaj warto zwrócić uwagę na to, aby kontrolować, czy nie są w naszej apteczce zbyt długo, bo mają tendencję, pojawia się czasem na nich pleśń po jakimś czasie. Czyli generalnie trochę się trzeba przygotować do tych wyjść. To nie jest takie, że wstanę i pójdę i na pewno będzie to w porządku. I tak, i nie właśnie, bo z drugiej strony, jeżeli potem jest tak, że blokuje nas to w jakiś taki sposób, bo to też zależy wszystko od charakteru wyprawy. U mnie potrzeba stworzenia i noszenia przy sobie apteczki wynikała z tego, że nasze wyprawy stawały się coraz bardziej dzikie. Do tej pory tak jest, że mój syn jak tylko widzi jakąś rzekę, to od razu w ogóle chce schodzić ze szlaku. W ogóle chodzenie do rezerwatu czy parku narodowego jest dla niego dramatem, bo nie może właśnie zejść. Nie rozumie jeszcze tego konceptu. No, dla niego to jest straszne. Jak właśnie tak, gdy naturę traktuje się jak takie muzeum i nie należy jej naruszyć, zachować w takim stanie, w jakim się ją zastało, no to dla niego to jest trudne, ale oczywiście jest to też coś, czego powinien się nauczyć. Więc jeżeli nas to blokuje, no to możemy wybrać też mniej ambitną trasę, ale no warto jakieś podstawowe środki na wszelki wypadek mieć przy sobie, podobnie jak jakąś odzież na zmianę, bo jeżeli idziemy z dziećmi, no to wiadomo, prawie na pewno się pomoczą. Tak, i pewnie będą to rzeczy, których akurat nie weźmiemy, no ale warto się starać. A gdybyś miała doradzić komuś, kto chce pójść na pierwszą taką wyprawę, gdzie zacząć? Może jakieś twoje ulubione miejsce w okolicach Poznania, albo po prostu takie najłatwiej w miarę dostępne, a zarazem atrakcyjne? To znaczy tak, jeżeli nie miałoby to być nic wymagającego, no to ciekawą lokalizacją są na przykład szachty. To jest taka lokalizacja, gdzie właściwie wszędzie są mgły asfaltowane, ale jak z wózkiem na przykład spokojnie się przejdzie. Ale łatwo też można zejść w dzikie ścieżki. Tak, na przykład my ostatnio w samym prawie że centrum odkryliśmy łąki za katedrą. I to są obszary naprawdę dzikie. Bardzo dzikie. Tam są takie łączki, to prawda. Tak, i byłam bardzo zaskoczona tym ich charakterem. W ogóle marzy mi się, żeby przejść się wzdłuż rzeki głównej, bo ona jest w ogóle bardzo ładną rzeką. Jest w centrum, więc można było się zastanawiać, w centrum miasta, więc można by się było zastanawiać, ale jest czysta i tak dalej, ale ona bardzo ciekawy, znalazłam kilka takich ciekawych miejsc, na razie trudno dostępnych w okresie letnim, bo jednak brzegi są zarośnięte, ale otrzymałam sygnał od jednej z czytelniczek, że można właśnie tą wzdłuż tej rzeki głównej ciekawie się przejść. Ale to nie jest taka prosta trasa, to nie jest trasa ale na szachty, początek. Ale szachty są proste. Tak, szachty są proste. Ja na przykład bardzo lubię, no stamtąd pochodzę właśnie, te okolice Głuszynki. Tam na przykład za kościołem w Kamionkach można wejść na bardzo ładny szlak i tam się przejść, ale niekoniecznie z wózkiem. A Wielkopolski Park Narodowy? Jak najbardziej, chociaż też nie na wszystkich odcinkach z łatwością przejedziemy wózkiem. Bezpośrednie okolice Glinianek są okej. I one są bardzo też ciekawe. Ja na przykład jakiś czas temu w ogóle o nich nie wspominałam, kiedy ktoś pytał mnie na przykład, gdzie mógłby się wybrać, bo wydawało mi się, że to jest oczywista lokalizacja i w ogóle, ale to jest właśnie chyba nic nie jest oczywiste. Nic nie jest oczywiste. W ostatnich dniach odwiedziliśmy przykładowo Jezioro Jarosławieckie i byłam taka dumna i zaskoczona tym, że odkryliśmy punkt gastronomiczny, taki z fast foodami, ale bardzo ładnie zlokalizowany. I dla mnie to było zaskoczenie, natomiast dostałam sygnał od jednej z czytelniczek, że pracowała tam, kiedy miała, nie wiem, 15 lat, a ma teraz 40. Aha, czyli już ten punkt troszeczkę ma. Tak, więc to jest właśnie to, i to właśnie też bardzo lubię w tej poznańskiej spacerówce, że cały czas odkrywamy miejsca, zdawałoby się takie oczywiste i nic nie jest oczywiste, naprawdę. My
W ostatnim czasie wybraliśmy się na przykład też do Drawińskiego Parku Narodowego i tam na trasie odkryliśmy Lubasz i Szwajcarię. O Boże. Nie przypomnę sobie, Drawieńską chyba, ale to też są niesamowicie pofalowane tereny i na pewno się tam wybierzemy i to jest około godzina od Poznania. Czyli takie trochę dalsze wycieczki, ale nadal na jeden dzień jak najbardziej tak, jest to możliwe. Tak, do godziny jest naprawdę mnóstwo lokalizacji. Przed nami na przykład też odkrycie lasu w okolicach Obornik. Mamy kontakt z leśniczką, z Eweliną i liczę na to, obiecałam, że nas oprowadzi trochę i pokaże swoje kochane miejsca. I oczywiście o tym napiszesz. Oczywiście. Dobra, to o naturze już trochę wiemy, a do kultury wrócimy jeszcze po przerwie. Mamy wątki. Witamy po przerwie. Jesteśmy w audycji Mamy Wątki. Przy mikrofonie Maria Gierszewska, a moim gościem jest Daria Panek-Pułkarz, autorka strony Poznańska Spacerówka. Rozmawiamy o spacerach w przyrodzie i w mieście. I właśnie o tym lesie już sobie trochę opowiedziałyśmy. A co ze spacerami w Poznaniu? Powiedziałaś, że twój ulubiony park to Park Wilsona. Mój chyba też na równi z Sołaczem. Ale jak w ogóle oceniasz taki poziom parkowania w Poznaniu? Parkowanie w parkach, a nie na naszych ulicach. Co myślisz o poznańskich parkach? To znaczy tak, Park Wilsona nieprzypadkowo jest jednym z moich ulubionych i myślę, że twoich też i podobnie Sołacz, dlatego, że są takie dzikie. Dzikie, ale też bardzo ładne. Tak, tak, oczywiście, bo to jak dla mnie jedno drugiego nie wyklucza, natomiast mniej lubię parki, w których jest bardzo dużo przestrzeni. Oczywiście ona sama w sobie nie jest zła, ale chodzi o ten okres letni, kiedy bardzo często wychodzimy do parku i kiedy tych drzew nie ma. Tak, szukamy cienia, a go nie ma. Tak, tak, dokładnie tak. Z tego powodu na przykład nie za bardzo lubię Park Tysiąclecia w okolicach Jeziora Maltańskiego, tam po drugiej stronie. Arenę lubię, mam do niej sentyment, dlatego, że jest tam po prostu właśnie arena. Tak, ale już na przykład plac zabaw jest ciężki latem, bo jest za gorąco. Tak. Chociaż słyszałam, że mam być zadaszenie. No, zobaczymy, jak to będzie. Ostatecznie zadaszenie pojawiło się na przykład w Parku Wilsona i z tego, co wiem, było w jakimś stopniu pomocne. Tak, to prawda, pomaga. Ja też Park Wilsona lubię, bo oprócz tej dzikiej części jest też ta taka ładna, trochę francuska i ten park jest przez to jakiś. On ma jakiś charakter i też te wszystkie zakątki, bo dzieciom tak naprawdę ten murek wokół fontanny też wystarcza, żeby się dobrze bawić. Oczywiście, jak najbardziej. My uwielbiamy ogród botaniczny. Tak. Też przez wiele, wiele lat w ogóle się tam nie pojawiałam, nie znałam tego miejsca. Myślę, że odkryłam je dla siebie tak naprawdę, nie wiem, właśnie 2-3 lata temu i od tego czasu pojawiamy się tam regularnie. Dzieci uwielbiają to alpinarium. Zresztą ja też je uwielbiam. Nie wiem, nie znam osoby, która nie lubiłaby tego miejsca. Natomiast odkryciem sprzed może roku, dwóch, roku bardziej, jest ogród dendrologiczny. Nie wiem, czy miałaś okazję się tam kiedyś pojawić. Nie wiem, gdzie to jest. To też są okolice Rusałki. Jeżeli tak nie jest, od razu przepraszam, ale nie jestem tym najlepszą. Tak, mąż mnie wozi auta. Natomiast bardzo mi się podobało to miejsce. Ma również dziki charakter, również jest zadbane i bardzo mi się podoba to, że ono właśnie jest takie nieznane, że przechadzając się tam, czuję się jak w jakimś właśnie tajemniczym ogrodzie i tam na przykład jest takie fajne, jest bardzo fajna ławka wykonana przez studentów wzornictwa czegoś, już nie pamiętam czego. Ma bardzo nietypowy kształt, znajduje się nad stawem i to też jest właśnie taki typ nie placu zabaw. Nasze dzieci spędziły tam dosyć sporo czasu. Jest tam też takie drzewo, które jest przewrócone i można wejść tak trochę do środka. Jest zakryte częściowo roślinnością. Czyli znowu taki park, który dla dziecka oferuje jakąś przestrzeń do eksploracji, a nie tylko alejki i ławki, bo alejki są dobre, kiedy pchasz gondolę. To wtedy fajnie, a potem rzeczywiście, żeby coś się zadziało w tej przestrzeni parkowej. A gdybyś tak mogła ogólnie powiedzieć, jak ci się mieszka w Poznaniu z dziećmi? Jak oceniasz Poznań jako miasto przyjazne bądź nieprzyjazne rodzinom? Oceniam dobrze, chociaż to nie jest nawet kwestia tego, to znaczy tak, jedną rzeczą są oczywiście udogodnienia i gdy są, no to jest na pewno łatwiej i jest to zawsze miły ukłon w kierunku rodziców,
takie inicjatywy, znaczy takie miejsca jak Centrum Inicjatyw Rodzinnych, to, że one są, że działają, że przychodząc tam spotyka się z pozytywnym odbiorem, że można tam przewinąć dziecko, spędzić chwilę czas, gdy inny rodzic ma coś, jakieś sprawy do załatwienia na mieście, tak to kiedyś działało na pewno, wiem. No to tego rodzaju aktywności, to, że ta oferta kulturalna jest też tak bogata, bo jest wiele, naprawdę. Tak, to mi się wydaje, że jest bardzo duża oferta takich warsztatów, zajęć, spektakli, koncertów, to o czym piszesz, dlatego ten twój plan, rozkład tygodniowy jest taki długi. Tak. Ja na przykład bardzo lubię dom bajek. Basia robi cudowne rzeczy. Basia jest moją sąsiadką, więc tak, i była już w Mamy Wątkach, w jednym z pierwszych odcinków, także jak najbardziej. Bardzo lubię też na przykład działalność Zielonej Grupy. Dzisiaj pojawiła się taka gdzieś adnotacja o kolejnym wydarzeniu. Chodzi o kontakt z naturą. To ma swoją nazwę. Hirtoterapia. Mogę coś przeinaczać. W każdym razie chodzi o zdrowotny aspekt kontaktu właśnie z roślinami i tego rodzaju warsztaty będą się odbywać. W niedzielę na przykład wybieramy się na takie wydarzenie. Niestety nie przywołam jego nazwy, ale będzie chodziło o nim o to, że będziemy chodzić po lesie moraskim i będziemy poznawać rośliny, które można wykorzystać w kuchni. Super! I smacznie, i ciekawie, tak, i edukacyjnie. Tak, i na męża będzie wiedział, co tam co można upolować. Więc tych wydarzeń sporo. Bardzo lubię na przykład też Schron Kultury Europa. Nie wiem, czy znasz to miejsce? Na Wildzie. I tam właśnie w takim... To jest, nie wiem, czy kojarzysz tam blok przy restauracji pod Złotymi Łukami. Chyba kojarzę to miejsce. Tak, i tam właśnie znajduje się schron i to jest takie miejsce otwarte. My tam właśnie byliśmy pierwszy raz na Kamishibai, na tym teatrze takim skrzynkowym. I schron jest otwarty dla wszystkich. Tam jest na przykład taka przestrzeń, gdzie można, znaczy przynajmniej była, gdzie można było grać na instrumentach, pomalować. Wszystko było dostępne. Jakiś sprzęt sportowy. To jest rodzaj takiej świetlicy, otwartej dla wszystkich, dla seniorów. To właśnie a propos tego, o czym mówiłyśmy, żeby te dzieci integrować w społeczeństwo, to takie przestrzenie, nie tylko typowe restauracje, w które po prostu można przyjść i być, i się różni ludzie spotykają i robią różne rzeczy. Na przykład park też jest taką przestrzenią tak naprawdę, w której dzieci odkrywają społeczeństwo i uczą się w nim żyć. Ja na przykład lubię też, kiedy dzieci po prostu uczestniczą w naszym życiu. Już też zupełnie na początku, kiedy w tym początkowym okresie, kiedy byłam mamą, kiedy stałam się mamą, natrafiłam na taką właśnie adnotację, żeby nie przestawiać swojego życia tak zupełnie pod dziecko, żeby się w nie nie wpatrywać, oczekując, że nam, nie wiem, coś powie i zmieni i w ogóle, tylko żeby starać się wpleść w miarę możliwości oczywiście, szanując jego ograniczenia, zdolności, potrzeby i tak dalej, ale żeby starać się dziecko wpleść do swojej codzienności, żeby ją dzielić. I dla mnie ogromnym odkryciem była chusta. Tak, po prostu, z chustą można wszystko. I właśnie zupełnie na początku, jak jeszcze właśnie nie miałam w ogóle żadnego bloga i tak dalej, i Gibi był malutki, no to ja mieszkam na co dzień na trzecim piętrze i wtedy mogłam wyjść po prostu, ja znikałam. Nie było mnie po kilka godzin w domu. Wiem, o czym mówisz, bo mieszkam na czwartym. Więc tak. To chusta czasami służy do tego, żeby w ogóle wyjść z tego tak, domu. Tak. I dla mnie to po prostu było tak cenne doświadczenie. To było tak stosunkowo krótko po naszej przeprowadzce na Łazarz, więc dla mnie to było taki był moment, kiedy odkrywałam w ogóle tę przestrzeń dla siebie, tą łazarską. Stawała się taka bardziej moja. I naprawdę zdarzało się, że wchodziłam w jakieś bramy, w jakieś klatki schodowe, bo ja już wtedy zaczynałam robić jakieś zdjęcia i pierwsze i rzucać na Insta, chociaż to też było tak, że z jednej strony chciałam, żeby ktoś zauważył, jakie ładne wrzucam zdjęcia, ale nie chciałam rzucać hashtagu, bo to takie żenujące. Także to zmieniało się. No tak, a potem z dziećmi jeszcze bardziej eksplorujemy tą przestrzeń, bo to już dzieci wszędzie włażą, wszędzie chcą zajrzeć i też pytają, zwłaszcza mój starszy syn mnie pyta, mamo, a dokąd ta wycieczka? Dokąd jutro pojedziemy na wycieczkę? I mamo, czy pojedziemy autobusem? Tak. O to ci chciałam spytać, czy jeździsz komunikacją publiczną z dziećmi? Tak. I jak to znajdujesz? Bo dla mnie bywa ciężko. Czasami się czuję jak taki alpinista. A w jakim wieku masz? Trójkę i roczniak, więc mam wózek cały czas. I muszę wtaszczyć wózek, odbić bilet, nikogo nie przewrócić, zaparkować wózek, przegonić ludzi z miejsca uprzywilejowanego i to wszystko w ciągu tych 3 sekund, zanim tramwaj ruszy. Tak, to w takim razie jest to stresujące doświadczenie. Ja właściwie chyba nigdy nie podróżowałam z wózkiem.
tramwajem, autobusem. Właśnie myślę, że z tego powodu. Że to jest takie ciężkie. Że to jest trudne. Mam koleżankę, która w ten sposób podróżowa cały czas i wiem, że oczywiście wtedy należy też wytężyć uwagę, aby zwracać uwagę, żeby wyostrzyć wzrok, kiedy podjeżdża tramwaj dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, patrz niski, bo wtedy łatwiej jest wsiąść. Wiem, że czasem się spóźniają na przykład na spotkania ze mną. Albo właśnie w ogóle nie wszystkie tramwaje są przystosowane. Tak. Niekoniecznie to, co jest w rozkładzie, pokrywa się z prawdą. Także naprawdę czasami, zwłaszcza jak skądś wracałam, miałam takie poczucie utknięcia. Wiem, że da się wnieść ten wózek do wysokiego tramwaju. No, da się, wiele tak? Wiele rzeczy ale... da się zrobić, ale to też nie o to chodzi, żeby się tak męczyć też, bo to ostatecznie to wyjście z domu, no wiem, oczywiście są sytuacje, wyjście do lekarza, że trzeba. Tak. Ale jednak ostatecznie bardzo często, w większości przypadków jednak jest tak, że wychodzimy po to, żeby było fajnie, tak? No to niech będzie fajnie. No... Ja mimo wszystko, ja miałam taką możliwość i ja zdecydowałam się na chustę i w ten sposób byłam w stanie się poruszać. Nasze dzieci bardzo szybko przestały jeździć w ogóle w wózku. Basia ma 3 lata i to teraz czasem zdarza się, że jako atrakcja, no to jest, jak jest u moich rodziców, to trochę ją powożą w wózku, ale to jest takie coś A właśnie te mamy maluchów jednak mają też taką trudność i na przykład chcą dojechać na jakieś fajne wydarzenie, jakieś warsztaty, jakieś spotkanie z koleżankami i z jakiejś przyczyny nie mogą, czy nie chcą pojechać autem, więc jakby często to wykluczenie komunikacyjne też jest powodem zamknięcia tych młodych mam i te bariery architektoniczne, bo jednak mimo wszystko większość mam posługuje się wózkami, przynajmniej częściowo. I te schody, te niedziałające windy, na kaponierze na przykład, te krawężniki, te wszystkie wejścia, zejścia, to utrudnia, sprawia, że miasto jest takie nieprzyjazne. Tak, oczywiście ja na przykład w moim bliskim otoczeniu jest też osoba, która jest na wózku. I ja... Ona nie ma wyboru już. Tak, nie ma wyboru. Ja na przykład będąc gdzieś w mieście, albo gdy widzę jakieś miejsca, które są istotnie przystosowane, to też zawsze daję jej znać. Też w okresie wakacyjnym na przykład, jak zauważyłam, że plaża miejska w Luboniu jest przygotowana do odwiedzin osób niepełnosprawnych, czy właśnie mam z wózkiem, tak żeby mogły wjechać już do samego piasku gdzieś tam, no to staram się też na to zwracać uwagę. No, tak, te ograniczenia, to, że wiele miejsc nie jest dostosowanych, no, na pewno w jakimś stopniu wyklucza. Plus jest taki, że te miejsca, w których odbywają się warsztaty, ta mapa jest dosyć gęsta mimo wszystko. Na przykład nawet na tym naszym Łazarzu jest tak, że mamy warsztaty Agaty. Które mają podjazd. Tak, tak. Później jest na przykład Pireus. On też jest nisko i tam też odbywały się zajęcia dla dzieci. Dąbajek właśnie się też tam pojawiał. Tak, to prawda, to się zmienia i to jest znowu to, o czym mówiłyśmy, to funkcjonowanie w społeczeństwie, że ludzie z jakoś tam ograniczoną mobilnością, albo bardzo mali ludzie, albo ludzie w podeszłym wieku, oni po prostu są i oni też chcą wyjść z domu i gdzieś wejść. Po prostu. Pojawia się też coraz więcej ogrodów społecznych, właśnie, które integrują te lokalne społeczności. U nas na Łazarzu jest przecież ogród Łazarz, gdzie często pojawia się wujek Ogórek. Tak, i jest kolektyw Kąpielisko tak, na arenie. Tak, o nim chciałam wspomnieć. I tutaj bardzo mocno działa właśnie projekt Zieleniak, nie? Ze swoimi inicjatywami. To właściwie tam mamy wszystko w takim ogrodzie społecznym, bo mamy kontakt z naturą i mamy integrację społeczną osób w różnym wieku, w różnym stanie, zajmujących się różnymi rzeczami. Więc to mi się wydaje takie super dla wszystkich. Zawsze, kiedyś spotkałam się z taką inicjatywą, w której seniorzy na przykład bardzo blisko integrowali się z dziećmi. To też jest właśnie bardzo cenne, bo to zaspokaja potrzeby obu stron. Jakiś czas temu natrafiłam zupełnie, bo to w tych odmętach internetu można natrafić na bardzo różne rzeczy i zobaczyłam film, który bardzo mnie zasmucił, chociaż miał być chyba wzruszający, ze staruszką, która otrzymała w prezencie od najbliższych niemowlęta, zabawki, które łudząco przypominały prawdziwe dzieci. Ona była wzruszona, była bardzo samotną osobą, ale nie wychwyciłam z tego filmu. Być może za krótko go oglądałam, ale to był strasznie smutny, smutny materiał, że w ten sposób te potrzeby były zaspokajane. No to chyba trochę pudło mi się wydaje. Tak, zdecydowanie. Że te rzeczywiste kontakty są ważne i chyba na to należy stawiać. I też o tym jest poznańska spacerówka, żeby integrować całe rodziny. Tak, zdecydowanie tak.
i żeby te rodziny się też spotykały. No, bardzo mi się podobają te inicjatywy, kiedy rodziny właśnie wychodzą do lasu, bo tych, mam nadzieję, że kiedyś też uda mi się coś, taką inicjatywę, taki projekt stworzyć. Jakiś czas temu byliśmy na przykład w Sichowie na wydarzeniu organizowanym przez Basię z Wielkiego Zachwytu. I to też było super wydarzenie. To było też takie wydarzenie, gdzie teoretycznie nic się nie działo. Nie było tam jakiegoś planu. I na początku, pomimo tego, że mam otwartą głowę na taką formułę, to tak nie byłam do końca przekonana i pewna, czy będziemy w stanie tam spędzić cały dzień bez... Mamo, nudzi mi się. Ale nie. Wszystko zadziało tak, jak trzeba i bardzo miło spędziliśmy czas właśnie w błocie, taplając się. Bo to był dzień błota, tak. Super. Czyli tak naprawdę, żeby spędzić czas z dziećmi, trzeba po prostu wyjść z domu i zacząć. A jeśli ktoś nie wie, jak zacząć, niech sięgnie do poznańskiej spacerówki. Oczywiście, zapraszam. Dziękuję Ci bardzo za gościnę w audycji. Moim gościem była Daria Panek-Pułkarz i to były Mamy Wątki. Do widzenia. Do widzenia. Mamy Wątki.